żeśmy wszystko sprzedali, nie? Tak, bo mamy przecież kombajn nowy. O! Znowu coś się spierniczyło, bo pół pole wyrosło, pół nie. Co, chwastów? Nie, właśnie chwastów się w ogóle nie pojawiają. Już plona się pojawiły. O. Jest już na całym. Ja czymś mam jechać? No nie ma chwastów, więc... Jedynie nawozem trzeba. A polewacz po mnie? No nie wiem, jak chcesz, tylko musiałbyś wyładować ten na oprysk, nie? Na chwasty. A dzieci pokazuje, że ten wymaga zaorania. Nie pokazuje. Chyba mi się jeszcze nie wczytało, bo mi się zmienia coś. No właśnie. O, to już skończymy teraz. Maybe. Tak, bo już się będzie zazębiać. Nie wiem, czy teraz nie trzeba będzie wapnować. Raczej tak. Też mi się tak wydaje. Są chwasty. Mhm. Nie, gdzie? No jak, całe na różowo. Jest pole. Tak sobie myślę. Że jak już teraz mamy kombajn, to faktycznie może kupimy to drugie pole. I wtedy zaczniemy już planować, jak sobie zagospodarować teren, tak? Czyli gdzie postawić silos. Jeden i drugi. W ogóle. Tam nie masz żadnych drzew, nie? Nie. Nie, tylko wiesz, kwestia tego, czy będzie można te cholerne silosy postawić w dobrym miejscu, bo mimo to, że tu jest nasz cały teren w tym jednym miejscu, gdzie jest kamieniem wyłożony, to nie mogłem w ogóle tam postawić tego silosa, nie wiem dlaczego. To jest jakiś onkłe, dlatego trzeba będzie to... Nie lubię ten. Dlatego trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Z głową ustawić. Jakieś konie skupujemy? No w późniejszym etapie na pewno. Coś można pomyśleć o tych... innych rzeczach, a nie tylko ciągle to samo. To fajne pieniądze można. O. Pole numer 11 kosztuje, proszę pana, 192 tysiące. Na jedno. Ze zbioru będziemy mieć powiedzmy około 150 tysięcy. No i nie wiem, my tutaj mamy 6, a jeszcze możemy wziąć 20 tysięcy. To ciutka mało. Jak ja nie lubię tym opryskiwaczem tu jeździć, już ten rozrzutnik to już jest lepszym rozwiązaniem. No ale tutaj na chwasty się nie da. Dobra, ustawisz się z drugiej strony, ja muszę pojechać napełnić. No. Bo już nie ma. Zostało 8 dokładnie teraz. Idealnie, kurde. Dobra, zaczyna rosnąć w jednym punkcie. Szepok. To jedź ten, obok mnie, zobaczymy jak to będzie szło. Dlaczego obok ciebie? Zobaczymy. Ja zaczynam z lewej, ty... Aha, ja o to ci chodzi. Z jednej z... No, ale no, chodzi ci o to, żeby szybciej siewnik puścić. Tak. Chociaż ty byś musiał chyba pojechać pierwszy chwilę. Wiesz? No tak by było na pewno lepiej. Dobra, to ja się przesuwam. Bo jeden obok drugiego to wiesz, zawsze gdzieś tam coś może nie pyknąć. I powiesz mi jaką masz prędkość i zaraz żeby nam obliczył. Raczej ty musisz jechać pierwszy, bo to ty będziesz jechać szybciej ode mnie. Ja dychę, to wiesz, ale pod górkę ty będziesz szybciej szedł. Ale ja się później tam nie obrócę, bo nie będę wiedział w którym miejscu. No to byś dlatego musiał od prawej... Aha.
Rozumiesz, o co chodzi? Tak, tak, tak. No ale to... Dobra, zobaczymy, czy taka po prostu odległość wystarczy, jak jest teraz. No. Chyba mniej więcej widzisz, gdzie masz, nie? Mhm. Siedem na godzinę. Ty co jest? Co? Przecież sprawdzałem to. Bo już jest 4, kurde. Stoję. No bez jaj, przecież sprawdzałem. Jadę. No, napędza się powoli. Ja pierdzielę, no. Skito. Dobra, tu już pójdzie. Tylko mówię, lepiej by było, jakbyśmy z dwóch różnych stron jechali, bo tak to takie jest czekanie, nie? Szkoda, że ten header nie jest czarny. No. Czy mógłby być, ale wtedy byłby węższy, nie? 12,5 metra, to tak. Tak nie bardzo, kurde. Właśnie nie wiem, do czego do niego nie zrobili też 13,7. Dziwne. Nawet do tego zielonego, takiego beznadziejnego kombajna jest ten szeroki 13,7 zrobiony, a do tego nie ma. Ile tam jeszcze masz miejsca? 200 kilo niecałe. Stop. O! Paczek równo. Przydałby się Marcinek teraz. No, jak już są dwa kombajny, to ta. Ale po co? Tu już lepiej, tu już jakby nie haczy tym headerem i cały czas idzie. Czyli tam w jednym miejscu coś było, nie tak jest. Ty patrzyłeś, czy nie trzeba ten wapna? O kurde. O fuck. O fuck. Trzeba. Ja pierdzielę. Stój. Żeś przypomniał. Tylko, że i tak pierwsze metry muszę ja pojechać, bo tam jest krzywo, nie? W sensie siewnik skończył w pewnym momencie. Zatrzymałem. Aha, tak myślałem, że chcesz jeszcze raz po prostu puścić. Albo nie, dobra, puszczę go z tamtej strony, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie no, puść go od początku, tylko będzie siał, będzie ten, siał od początku też. Rozumiesz? Aha, czyli całe pole normalnie? Tak, tak. Zatagować. Mhm. I od początku posiejemy. Bo później będzie krzywo. No tak, ten pasek by wtedy nie był posypany, nie? Przez trzy zbiory aż. Muszę pożyczkę wziąć. Na maksa. Tylko daj, żeby brał z przepy, bo papaczek spierdziela kasa. No ale no jak ci, przecież ja bym musiał napełnić ją. A nie napełniłeś? Nie. Bo to się nie opłaca, to będzie z 50 tysięcy. No ale to wyjdzie na to samo, jakbyśmy to kupili. Właśnie nie wiem. A czekaj, a ile my dajemy za napełnienie? 3000. A nie 300? 3000 coś. Za... Do pełna. A, 3500 faktycznie. No a ty zobacz jak tutaj spierdziela kasa. No to nie, no to dobrze będzie. Chyba. Nie spierdzielasz tak szybko, raczej będzie okej. Okay. Tyle ile powinno być. Co jest? Pełna laczapa? Tak. No ja wysypałem, tam mi 200 kilo zostało, więc... Mi
mi 180. A. Ziuteksa tam poradzi? Nie, nie wiem. Kupek, kupek cofa. To weź go. Coś tam się działo z tym kombajnem, to krzycz. No właśnie, zaraz podejrzewam, że ja to muszę trochę w prawo odbić, a twój nie da rady ściągnąć i zostanie pomiędzy nami. Kurde. Weź, bo on tam się zaraz będzie chciał nawracać coś. Trzeba nam jeszcze jeden traktor. Po co? No to po co? Żeby teraz na przykład siał już. To po prostu trzeba nam jeszcze jednego mana i tyle. A nie traktor. To jest cheaterowanie. Dupowanie, kurde. Wykorzystywanie, kurde, sprzętu, który się ma, nie? Jeden traktor spokojnie wystarczy. Nie trzeba orać tak jak w 17, także bez problemu. Tam tu byśmy mieli 3 traktory. Ale jak będziemy mieć kuk ten, kukurydzę, to będziemy musieli orać. Gówno, nie kukurydzę. Może już go wyłączyć i puścić, żeby siał, co? No dobra, dobra, dobra. A to już się dokończy faktycznie. Pojedzie po tym samym. A faktycznie. Może krzyczeć, że już zakończył. Tak, tak, tak. Tak chyba raczej będzie. Ty, jedzie. A? Dobrze. Tylko taki pasek zostawia z prawej strony. Jaki znowu pasek? Ja mam pełno, zatrzymaj swojego. Będzie zatrzymaj. Stój szalony. To co, nie umiesz ustawić? Nie. Dobra, napełniłem to. Co? No, do waptowania. O, mam sposób jak jechać szybciej. Jak? Cały czas klikając B. I on podnosi, opuszcza i wtedy dzięki temu jedzie szybciej. A mimo to cały czas kosi. Ale w ciebie cheater. Co nie? O, i ten trudniejszy moment sobie przejechałem i tyle, nie? Po prostu tak bansuje. Ile zostało? 1060. No to trzeba będzie podjechać kombajnem. No nie możemy tego gdzieś w krzaki wysypać już? Ty se wysyp, kurde, do łba. Czy to tylko tona jest? Aż tona.